Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy sobie swego rodzaju odświeżenie. Odcinka, który był nagrany dawno, dawno temu, tam na przykładzie Kia Sorento, bo był fajny dostęp do turbosprężarki, pokazywałem Wam, jak skontrolować jej właśnie stan. Bardzo dużo opowiedziałem, mówiłem, dlaczego warto samemu taką turbinę skontrolować, jak ją skontrolować ze względu na to, aby nie dać po prostu naciąć się na zbędne koszty. Prawda jest taka, że żyjemy w takich czasach, że może nie wszyscy, ale 90% mechaników, bo oczywiście, że w każdym fachu trafiają też się ci uczciwi, powiedzą Wam, że olej w Waszym dolocie jest spowodowany właśnie uszkodzoną turbosprężarką. Nic bardziej mylnego. Druga sprawa, świst, który wydobywa się spod Waszej maski czy przy dodawaniu gazu, charakterystyczny, słyszalny w kabinie auta, również prowadzi do regeneracji właśnie turbiny. Nic takiego. Ja jakiś czas temu właśnie na taki świst się skarżyłem, wymieniłem rurę, która idzie od strony interkulera do lotu i niestety właśnie nowa rura, oczywiście, że jest to zamiennik, właśnie ten świst powoduje. Więc dzisiaj coś spróbujemy na to zaradzić dodatkowo, aby mieć stuprocentową pewność, że właśnie świst ten powoduje ta rura, bo jest to zamiennik, tak jak powiedziałem. Sprawdzimy sobie też stan turbiny u mnie w BMC i przy okazji opowiem Wam, co z czym zjeść, tak aby temat przypomnieć, aby temat ten trafił do jak największej ilości osób. Jeszcze wiele ciekawostek od tamtego odcinka do dziś nowych wpadło. Na pewno jeszcze różnica między tamtym odcinkiem a tym jest taka, że teraz mam mikrofon, więc jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Jeżeli ten film Wam będzie pomocny i będzie Wam się podobał, zostawcie oczywiście pod nim łapkę w górę. Ja nie przedłużam, trochę muszę rozebrać, aby Wam to fajnie pokazać i wytłumaczyć, więc do dzieła. Dobrze moi drodzy, dlaczego nasza turbina, potocznie mówiąc, może gwizdać? Są tak naprawdę dwie odpowiedzi. Pierwsza, jest to nieszczelność gdzieś w układzie dolotowym, gdzie turbina właśnie te sprężone powietrze wtłacza do komory spalania, tak to myślę można spokojnie nazwać, i gdzieś na tej drodze mamy nieszczelność. Wtedy słyszymy taki charakterystyczny gwizd. Druga sprawa, jest to możliwość stracenia przez turbinę wyważenia, czyli po prostu luz na naszej turbinie jest na tyle duży, mówię o tym luzie góra-dół, że po prostu podczas przyspieszania wirnik tej turbiny ociera o muszlę, w wyniku czego właśnie wydobywa się taki charakterystyczny dźwięk. Dobra, tu myślę, że jest spoko, temat gwizdów mamy załatwiony. Jeżeli o to chodzi, też jest dodatkowy odcinek, gdzie to tłumaczę. Jeżeli wirnik naszej turbiny, tak jak teraz, mamy w zasięgu wzroku, dodatkowo możemy chwycić ją fizycznie w palce, możemy ocenić spokojnie jej stan. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, ja sobie tutaj świecę i jak możecie zobaczyć, mamy turbinę. Jeżeli w tym miejscu po ściągnięciu rury zobaczycie olej, do skontrolowania będzie Wasza odma, ze względu na to, że rurka z odmy wpada do dolotu przed właśnie turbiną zazwyczaj, i jeżeli odma jakieś tam małe ilości oleju nawet nam przepuszcza, bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym miejscu będziecie mieli olej. Jak teraz sprawdzić naszą turbinę? Właśnie chwytamy sobie za nasz wirnik, za tą ośkę wirnika i ciągniemy od siebie do siebie. Czyli ja ten ruch nazywam, tak jak i w tamtym filmiku wspomniałem, moja, twoja. Jeżeli taki luz występuje, nasza turbina najprawdopodobniej nadaje się do regeneracji, ze względu na to, że taki ruch występować nie może. Ruch góra-dół może być bardzo delikatny, ze względu na to, że ten ruch niweluje się w momencie, kiedy turbina dostanie smarowania oraz dostaje obrotów. Oczywiście on też nie może być zbyt duży, nie może być takiej sytuacji, że ta turbina będzie nam po prostu góra-dół latała. Czyli wszystko w ramach rozsądku. Ze względu na to, że po prostu jeżeli ten luz góra-dół będzie
zbyt duży, może występować takie zjawisko właśnie, że te łopatki turbiny będą nam ocierały o muszle. Jak widzicie, i ja też widziałem, bo już sprawdziłem, moja muszla jest w jak najlepszym porządku. Nic się nie dzieje, łopatki też nie wyglądają w żadnym miejscu na jakkolwiek uszkodzone, więc wszystko, jeżeli chodzi o moją turbinę, jest ok. Teraz przyświećmy sobie w tą stronę. Tak jak widać, nasza turbina ma takie u góry cięgno. Jest to cięgno, które steruje zmienną geometrią. To właśnie cięgno powinno bez zacięć fajnie, płynnie się ruszać. Świadczyć to będzie o tym, że nasza zmienna geometria nie jest zacięta. Dlaczego to jest tak ważne? Bardzo wiele przypadków, gdzie mamy utratę mocy, tej mocy jest za mało, auto nam po prostu, krótko mówiąc, muli. Wiąże się z tym, że właśnie ta zmienna geometria w jakimś tam zakresie ruchów nam się przycina. Jak możemy to sprawdzić? Jeżeli mamy fajny dostęp, to ręcznie. Jeżeli takiego dostępu nie mamy, spokojnie, za pomocą komputera możemy sobie po prostu zrobić test tego cięgna i wychylić je maksymalnie w jedną, drugą stronę. W niektórych przypadkach udało mi się też rozruszać tak w ten sposób zmienną geometrię ze względu na to, że była ona po prostu zacięta. Kolejna sprawa, jeżeli w waszym aucie dochodzi do sytuacji, że w waszym dolocie są bardzo duże ilości oleju, generalnie turbina nie wskazuje jako takich luzów, oczywiście ona tam delikatnie oleju zawsze będzie puszczała, dlatego że po prostu ona musi dostać temperatury oraz odpowiednich obrotów, aby się ona uszczelniała. Spotkałem się z przypadkami, że nawet świeżo regenerowane turbiny jakieś tam minimalne ilości oleju przepuszczają. Ale jeżeli, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy koło wirnika po ściągnięciu rury jakieś ilości oleju, musimy zwrócić uwagę właśnie na odmę. Odma zawsze tą mgiełkę olejową puści. Wiadomo, że odma uszkodzona będzie lała lub będzie w ogóle niedrożna. Na temat odmy mam osobny odcinek. Ale jeżeli nam puszcza małe ilości oleju, ta turbina tam delikatnie tego oleju miała będzie i musimy zwrócić uwagę. W moim przypadku rurka z odmy wychodzi właśnie w tym miejscu. Jeżeli tu wsadzimy palucha i mamy dość duże ilości oleju, może to oznaczać, że właśnie nasza odma jest niesprawna. Ale takiej ilości jak ja mam tutaj, gdzie no długi czas nie było ściąganych tych rur, są jak najbardziej w porządku. Tak naprawdę są przypadki, kiedy odma jest uszkodzona i tutaj właśnie z tej rurki, która ma wprowadzić te gazy do układu dolotowego z odmy, po prostu leje się. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa ze względu na tą odmę oraz jeżeli wasze auto posiada filtr DPF. Też należy zwrócić uwagę na DPF-a ze względu na to, że jeżeli wasz DPF będzie zapchany, te spaliny będą się kumulowały między turbiną a DPF-em, wytworzy się tam ciśnienie, które może powodować, że wasza turbina w stronę zimną będzie puszczała olej. Po prostu to ciśnienie będzie chciało gdzieś uciec, będzie przeciskać się przez turbinę i właśnie turbina może wam ciec. To jest coś, o czym nie wspomniałem na poprzednim moim odcinku. Oraz jeżeli wasza odma jest niedrożna, zamarznięta, zatkana, po prostu nie odprowadza spalin, ciśnienie w skrzyni korbowej wzrośnie do tego stopnia, że spływ oleju z waszej turbiny będzie znacznie utrudniony. Turbina w tym momencie będzie się zacierała, nie będzie miała odpowiedniego chłodzenia, bo jak wiemy, olej też odprowadza temperaturę z turbiny, nie będzie miała odpowiedniego tego smarowania. Może powodować to zajechanie po prostu naszej turbosprężarki. Bardzo krótko mówiąc, jeszcze możemy się spotkać wtedy z takim objawem, że po ostrzejszej jeździe bagnet oleju będzie wysunięty do góry. Więc jak widzicie, nie zawsze pobór oleju w naszym silniku jest związany z turbosprężarką, może być związany z niesprawną odmą, jak i wieloma innymi czynnikami. Równie dobrze, jeżeli ten luz góra-dół lub moja, twoja, jak ja to nazywam, wszyscy się z tego śmieją, ale
tak to nazywam i tak już zostanie. Będzie zbyt duży, równie dobrze turbina nie musi lać na zimną stronę, ale również może lać do gorącej strony, wtedy jeżeli macie filtr DPF, on będzie bardzo szybko się zapychał. Cóż, myślę, że już temat wyczerpałem jak mogłem. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają i podoba Wam się właśnie ten odcinek, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!